Witam Cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Kolejne zadanie w ramach darmowych korepetycji. Czwarte zadanie już od Kuby z podobieństwa figur. No i mamy tak. Prostokąt P1 o polu stopie gwiazdków z 5 plus 1. Rozcięto i otrzymano kwadrat oraz prostokąt P2 o polu stopie gwiazdków z 5. I na razie zatrzymajmy. Czyli mamy tak. Prostokąt P1 o polu stopie gwiazdków z 5 plus 1. Czyli to jest ten cały duży prostokąt. Rozcięto i otrzymano kwadrat. Czyli to będzie nasze pole kwadratu i prostokąt P2 o polu takim, czyli to będzie prostokąt P2. Mamy najpierw obliczyć pole kwadratu. Bardzo prosto, ponieważ mieliśmy prostokąt P1 i my wiemy, że ten prostokąt P1 składa się z pola kwadratu i oczywiście pola tego drugiego prostokąta, tak? Bo ten prostokąt P1 wyjściowy to jest cały ten prostokąt. Dobrze, no to postawmy sobie pole, czyli mamy 100 razy pierwiastek z 5 to jest 100 pierwiastków z 5, dodać 100 razy 1 to jest 100. Pole kwadratu sobie przepisujemy, bo go nie znamy, a go właśnie liczymy. Natomiast pole drugie to jest 100 pierwiastków z 5. Ok? Dobra. No i teraz co? Zauważcie, tu jest 100 pierwiastków z 5 i tu jest 100 pierwiastków z 5. Po dwóch stronach równości. To znaczy, że one się mogą ładnie skrócić i wyjdzie nam, że 100 równa się pole naszego kwadratu. No to skoro pole kwadratu wyszło 100, to oczywiście ten kwadrat jest 10, a może nie tak, jest, tu jest dyszka, no i tu też musi być dyszka, zgadza się? No bo 10 razy 10 to jest 100. Ok, teraz dalej. Co musimy sobie policzyć? Po pierwsze, żeby sprawdzić drugą rzęść, czyli czy prostokąt P1 i P2 są podobne, to musimy zrobić tak. Po pierwsze, pasowałoby wyliczyć długość tego boku i wyliczyć długość tego boku. Ok? Jak to zrobić? Bardzo prosto. Żeby wyliczyć długość tego boku x, to my oczywiście wiemy, że pole prostokąta drugiego, tak, to będzie. Tu jest dyszka, więc wpisujemy 10, no i razy nasz x, tak, bo to jest w końcu prostokąt, a wzór jest jeden bok razy drugi bok. Pole drugie to jest 100 pierwiastków z 5 równa się 10x. Jeżeli to podzielimy sobie przez dziesiątkę, to 10 pierwiastków z 5 równa się x. Czyli tu wpisujemy 10 pierwiastków z 5. To znaczy, że y jest ile równy? No 10 plus 10 pierwiastków z 5 to jest 10 plus 10 pierwiastków z 5. Ok? Dobra. I teraz oni pytają, czy nasze prostokąty P1 i P2 są podobne. Jeżeli są, to trzeba wyliczyć skalę podobieństwa. Z tego rysunku widać, jak się liczy w ogóle tą skalę podobieństwa. Bierzemy tak, będziemy sobie dzielić dłuższy bok przez krótszy bok i czy to będzie równe dłuższy bok przez krótszy bok, tak? Tak jest najłatwiej. Aczkolwiek w tym zadaniu bardzo łatwo zauważyć, sorry, w dużym prostokącie P1, to będzie oczywiście odpowiadało za, tylko może faktycznie, tu będą informacje o P1, a tu będą informacje o P2, dobra? No. Dłuższy bok to jest oczywiście 10 plus 10 pierwiastków z 5. Krótszy bok to jest dyszka. Teraz lecimy do prostokąta P2. Tu jest 10 pierwiastków z 5. Pierwiastek z 5 to jest około 2,2. To znaczy, że ten nasz x jest równy w przybliżeniu, to może taką falę, o, jakieś 22, chyba 4, tak? 22 ogólnie. Sorry. Czyli tu jest dłuższy bok, a tu to znowu jest krótszy. Czyli tu jest dycha, a tu jest 22. Co z tego wynika, że jak to pomnożymy, może nie 22 oczywiście, tylko wpiszemy te 10 pierwiastków z 5. Możemy sobie to wymnożyć na krzyż, czyli 10 razy 10, albo inaczej. Pomnożmy to przez 10 po prostu, bo te dyszki znikną. Czyli wyjdzie nam, że 10 plus 10 pierwiastków z 5 jest równe 10 pierwiastków z 5. Jak odejmiemy sobie 10 pierwiastków z 5, to to zniknie i to zniknie, tak? To zniknie i to zniknie.
Czyli wyjdzie, że 10 równa się 0. Co z tego wynika? Że te prostokąty nie są podobne. No bo nie mogą być podobne prostokąty, które wysokość mają 10, a jedna podstawa jest 10 plus 10 pierwiastków z 5, a to tylko 10 pierwiastków z 5. One na pewno nie mogą być podobne. To znaczy, że nie są to prostokąty podobne i skali podobieństwa nie da się określić. Tak? Można tu było ewentualnie zrobić pewien błąd, czyli wziąć sobie taki rysunek zrobić, że tu mamy oczywiście kwadrat, ten pierwszy duży prostokąt jest trochę krótszy. Stwierdzić, że to jest krótszy bok, a to jest dłuższy bok i to wziąć jakby na odwrót. Nawet jakbyście tak wzięli, to i tak te prostokąty będą podobne, ale z drugiej strony to by też było złe rozwiązanie, no bo tu i tak jest cały czas 10 pierwiastków z 5, a tu jest dyszka, więc ten bok jest dłuższy. I też by nie wyszło. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Jeżeli uważasz inaczej, napisz o tym w komentarzach. Jeżeli uważasz, że dobrze wytłumaczyłem, też napisz o tym w komentarzach. Ok, a póki co dzięki wielkie za uwagę i zmykam do kolejnych zadań. Na razie, cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.